Pyszne, chrupiące faworki z serkiem waniliowym. Do miski wsypujemy przesianą mąkę, 320 g. Dodajemy 5 żółtek, 160 g serka o smaku waniliowym. Ja użyłam tego najbardziej znanego. I dodajemy jeszcze łyżkę spirytusu. Zagniatamy ciasto. Wyrabiamy je kilka minut. Możemy delikatnie podsypać mąką, jeśli będzie się kleić do blatu. Następnie rozwałkowujemy, składamy na pół i ponownie rozwałkowujemy. Tak robimy przez minimum 10 minut, tak aby dobrze ją napowietrzyć, jak na załączonym obrazku, żeby powstały takie bąbelki. Dzielimy ciasto na pół. Jedną połowę zawijamy w folię, aby nie wyschło, a drugą rozwałkowujemy. Tak cienko, jak tylko się da. Następnie ciasto kroimy na paski. O grubości 3 cm. I każdy pasek dzielimy na 3 lub dwie części. Następnie robimy nacięcie w środku każdego paska, przez które przekładamy jeden koniec ciasta. I faworki gotowe. A teraz wystarczy podgrzać smalec. U mnie to były 3 kostki. Dolałam troszkę oleju na sam koniec i smażymy je na złoty kolor. Nakładamy na talerz, na którym dobrze jest położyć ręcznik papierowy, posypujemy cukrem pudrem i się zajadamy. Faworki są kruche, delikatne w smaku i chrupiące. Smacznego!